do dziś mamy zwyczaj umieszczać w historii ponad 2000 lat temu. Ale dla Boga nie ma ani wczoraj, ani jutro. To dziś Bóg przychodzi do nas. To dziś pragnie obdarować nas swoją radością. To dziś chce przemieniać nasze życie. Nie musimy wysilać wyobraźni, aby przekonać się, jak wielką przemianę w historii świata wniósł nowonarodzony Zbawiciel. Liturgia wprowadza nas w odwieczne Boże dziś, którego uczestnikami możemy się stać. Wystarczy, byśmy pozwolili Bogu na prowadzenie się od ciemności do światła, od grzechu do wolności dzieci Bożych. Radość obchodzonych świąt nie jest przeżyciem emocjonalnym, ale rodzi się z oglądania mocy Boga nad naszymi słabościami i grzechami. Witam wszystkich tu zebranych w tej świętej nocy, abyśmy uczcili nowonarodzonego Boga. Tę przeświętą odprawiam za wszystkich parafian i ofiarodawców, którzy włożą swoje dary na remonty naszej świątyni. W drugiej intencji polecamy świętej pamięci Kazimierę Stolarczyk i w trzeciej świętej pamięci Mieczysława Stawiarza z żoną. Całej ziemi.
sprawimy, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.